Hej, hej, dzień dobry. Czy ktoś jest ze mną i da mi znać, że mnie widać i słychać? Słuchajcie, ten live jest bardzo niezapowiedziany. Więc po pierwsze, nie zdziwię się, jeśli nikt tutaj nie dotrze. To sobie wtedy porozmawiam i pogadam sama do siebie. Ale jeśli ktoś z Was dotrze, to dajcie mi proszę znać, czy mnie widać, czy słychać. Bo to taki spontan, totalny spontan. Ale zostanie zapisany, więc wiecie, 15 minut, 20... takiego, mam nadzieję, wspierającego mówienia z mojej strony będzie po prostu zapisane tutaj na Instagramie. Proszę dajcie mi znać, czy mnie widać, czy słychać. Będę bardzo wdzięczna, dobrze? Widzę, że się pojawiacie. Super. Dzięki, że jesteście. Cieszę się bardzo. Widać mnie? Słychać? Halu, halu. Czy ktoś tutaj jest? I da mi znać, czy mnie widać i słychać. Wierzę, że mnie widać i słychać, ale proszę dajcie mi znać. O czym będziemy mówić? Słuchajcie, będziemy mówić o tym... No właśnie, bardzo często przychodzą do mnie rodzice i mówią: Magda, słuchaj, jak to jest z tymi dziećmi? Bo one są bardzo złośliwe, wiesz? I robią mi na złość. Nieustannie robią mi na złość. I ja mówię: kurczę, a co ty masz na myśli, kiedy mnie pytasz o to, jak to jest i co z tym zrobić? I rodzice wtedy mówią, że dzieci robią na złość, że inni dorośli mówią o tym, że dzieci wymuszają. Bardzo często się słyszy, nie? Że dzieci wymuszają, że manipulują i tak dalej. I teraz tak, ten temat można dotknąć z wielu różnych perspektyw. Na pewno dotkniemy go bardzo krótko z perspektywy neurobiologicznej, czyli jakby dojrzałości układu nerwowego, a bardzo precyzyjnie mówiąc mózgu dziecka, tej części racjonalnej mózgu, która jest odpowiedzialna za myślenie, racjonalne myślenie, refleksje, samoświadomość, empatię, zrozumienie siebie i drugiego człowieka. Za co ona jest jeszcze odpowiedzialna? Za planowanie, za przewidywanie różnych konsekwencji kolejnych zdarzeń, szerzej za budowanie relacji międzyludzkich, za odczuwanie i zdolność regulowania różnych emocji i tak dalej. Więc jakby ta część mózgu, która jest odpowiedzialna, czy mogłaby być odpowiedzialna za tę tak zwaną manipulację, jest u dzieci niedojrzała. Tych dzieci, o których mówimy, tak? Dwu, trzy, czteroletnich. Oczywiście ona dojrzewa stopniowo i są badania, które pokazują, że być może czterolatek byłby już w stanie w jakiś sposób pokierować zachowaniem drugiego człowieka, ale absolutnie nie jest to, o czym my mówimy, bo my mówimy o takiej bardzo świadomej manipulacji, czyli zdolności kierowania wolą drugiego człowieka i jeszcze dorosłego człowieka. Jest to ogromna, wielka rzecz i umiejętność. Możemy ją nabyć, jeśli bardzo nam na tym zależy, z jakiegoś powodu w toku wychowania, i w ogóle pewnie w dorosłości nią bardziej dysponować, natomiast generalnie, no może też wcześniej niż w dorosłości, natomiast generalnie jakby kiedy zakładamy, że dziecko wychodzi do nas z pozycji, nie wiem, chęci zrobienia nam na złość, manipulowania nami, to warto by się zastanowić, skąd w ogóle u nas taka myśl, skąd w ogóle taki pomysł, bo spójrzmy, dzieci nie przychodzą na świat z zapisanym kodem czy wzorcem mówiącym o tym, że ja teraz przychodzę na świat i ja utrudnię życie moim rodzicom albo innym dorosłym. Mój synek chyba się obudził, przepraszam, bo ja w trakcie jego drzemki tutaj występuję. Zaraz do Was wracam, poczekajcie, przepraszam. Albo mu się coś śniło, albo jeszcze będzie mnie wołał, przykro mi. Więc jeżeli mamy na to spojrzeć z takiej perspektywy, że dziecko przychodzi na świat z różnymi jakby zapisanymi kodami, to na pewno jednym z tych kodów z całą pewnością nie jest to, że ono przychodzi na świat po to, żeby uprzykrzyć życie innym. Teraz wyobraźmy sobie też taką sytuację, wchodząc trochę w buty dziecka, że... co to w ogóle dla nas znaczy złośliwość i bycie złośliwym, czy robienie komuś na złość? To teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy dorosłymi, którzy... Jestem na przykład Magdą dorosłą, która robi na złość swojemu mężowi. I teraz zadaję sobie pytanie, takie bardzo proste, nie? Wiecie, tak tłumaczę sobie na luzie po chłopsku.
słuchaj, dlaczego ty, gdybym ja rozmawiała z taką Magdą, nie? Dlaczego ty, Magda, w ogóle to robisz? To w jakich sytuacjach my generalnie jesteśmy złośliwi, tak? Czy wymuszamy, czy zachowujemy się w sposób, który ma uprzykrzyć komuś życie, bardzo kolokwialnie mówiąc i metaforycznie. No to robimy to w takich sytuacjach, w których jest nam trudno w relacji z drugą osobą. I jest nam trudno generalnie w sobie, nie tylko w relacji z drugą osobą. Czyli mamy jakieś braki, braki w kontekście zaopiekowanych potrzeb. I te braki definiują nasz sposób funkcjonowania w relacji z mężem, z dzieckiem, z partnerem, z samym sobą. Teraz zobaczcie, jeżeli ja miałabym taką relację z moim mężem, gdzie on przychodzi codziennie i jest dla mnie czuły, serdeczny, stara się poświęcać mi uwagę, mówi do mnie językiem empatii, nie? Pełnym empatii. Ojej, widzę, że jest ci trudno. Cześć, jak się masz? Co u ciebie słychać? Co mogę dla ciebie zrobić? Chodź, zrobimy coś razem. Wiesz, mam dzisiaj trudny dzień. Chciałbym i tak dalej. To ja w takiej sytuacji, w której on wychodzi do mnie, jakikolwiek człowiek wychodzi do nas z otwartym sercem, a już szczególnie bliski człowiek, no jakby złośliwa nie będę, tak? Czy nie będę robiła niczego, co miałoby, co ktoś inny mógłby zinterpretować jako jakaś forma manipulacji, czy negatywnego podejścia do tego drugiego człowieka, nie? Czy forma, nie wiem, złośliwości. Wszystko jedno, jak to nazwiemy. Kiedy zatem jesteśmy, jeśli jesteśmy kiedykolwiek złośliwi, bo coś takiego dla mnie nie istnieje w ogóle. Zaraz Wam powiem dlaczego. Bo jest to pewnego rodzaju taki, moim zdaniem, narzucony. My bardzo dużo używamy w języku naszym słów, które są ogromnie wyolbrzymione i są napompowane jakąś taką otoczką pewnych, nazwijmy to, zależności, pewnych stereotypowych przekonań na różne tematy i tworzymy takie ogromne napięcia wokół różnych słów. Szacunek, nie? Na przykład złośliwość, manipulacja, to są takie wielkie, ogromne rzeczy i słowa. A zazdrość, oczywiście mówię o tej zazdrości w kontekście dziecka, więc jakby jest dużo różnych słów, ale poczekajcie, bo to jest dygresja. Chcę dojść do sedna. Zatem, kiedy ja mogłabym być złośliwa wobec tego mojego męża czy partnera. Jeśli ta złośliwość istnieje, a nie istnieje, ale okej, nazwijmy to tak. Wówczas, czy robić mu takie rzeczy, takie wiecie, dziubanie go gdzieś tam, skubanie. Wówczas, kiedy jest mi trudno ze sobą, czyli mam niezaopiekowane potrzeby i jestem rozsypana, nie wiem, zmęczona, wkurzona, zlękniona, na przykład przerasta mnie złość, lęk, problemy finansowe. Daję Wam przykłady. Nie, to nie jest moje, ale daję Wam przykłady. Plus wtedy, no, przygniata mnie rodzicielstwo i w ogóle wszystko, tak? Jestem w ogóle przemęczona, max. I jakby, i również w relacji nie czuję wsparcia. Na przykład wówczas mogłabym być złośliwa, nazwijmy to, tak? I teraz słuchajcie, skoro tak, to dlaczego dziecko miałoby funkcjonować w tym zakresie inaczej? Kiedy nasze potrzeby nie są zaspokojone, faktycznie jesteśmy, bardzo Was przepraszam, jeśli Was to urazi, ale wkurwiający dla otoczenia. Ba, jesteśmy też bardzo wkurwiający dla siebie samych. Bo tak naprawdę trudno jest wytrzymać z człowiekiem, któremu się wszystko nie podoba, który na wszystko reaguje impulsywnie, intensywnie i tak dalej. Natomiast, no jak ma reagować człowiek, który jest zmęczony, zestresowany, przebodźcowany, brakuje mu uwagi i wsparcia? No on reaguje właśnie takim zachowaniem, które jest wkurzające dla drugiego człowieka i wkurzające też dla tego samego człowieka i też on nie wie, co się z nim dzieje i jest mu źle i nie chciałby tego robić, co robi, ale on w to idzie, bo jest to automat. Jest to taki automat, którego jakby my nie zmienimy do końca. My często mówimy jako rodzice, słuchaj Magda, pracuję tyle ze swoją złością i wciąż w tej złości się wściekam. No będziesz się zasadniczo wściekać, możesz tam troszeczkę pracować i warto, żeby ona nie była agresywną złością, a konstruktywną, czyli wyrażać ją inaczej. O tym będzie osobny live i w ogóle przecież te warsztaty, prawda, które teraz proponuję Wam w styczniu, one też będą o ogromnym kawałku złości. Zatem, wiecie, w momencie, w którym dziecko przychodzi do nas i zachowuje się w wkurzający dla nas sposób, to jest absolutnie naturalne, ponieważ widać, że ono się po prostu źle czuje. Jak człowiek się źle czuje, to źle się źle.
trudno, nieprzyjemnie dla nas, obciążająco dla nas się też zachowuje. I to jest widoczne na zewnątrz w taki sposób, że my możemy to sobie interpretować jako dorośli, że ach, robi mi na złość, zwraca na siebie uwagę. No po prostu jak może. No może, bo ja jako dorosła, idąca do mojego męża i wściekająca się na przykład na niego, jestem odpowiedzialna za siebie i swoje emocje i potrzeby i granice. Natomiast małe dziecko nie jest odpowiedzialne za swoje potrzeby. Ono nie zaspokoi swoich potrzeb bezpieczeństwa, bezpieczeństwa akceptacji, potrzeby bycia wziętym pod uwagę, uwzględnionym, autonomii, o ile dorosły nie będzie wspierająco funkcjonował w relacji z dzieckiem, wspierająco na tę autonomię. Więc dziecko przyłazi do nas i to przy nas i innych dorosłych zachowuje się w taki, a nie inny sposób. I my dzisiaj, jako świadomi już ludzie, świadomi rodzice, możemy podejść do tego z wyrozumiałością. Oczywiście jesteśmy tym zmęczeni, możemy mieć dość, możemy tym za przeproszeniem żygać, ja to rozumiem. Natomiast na końcu tego możecie podesłać później tego live'a ludziom, którzy mają poczucie, że dzieci robią na złość. Na końcu tego wszystkiego są niezaspokojone potrzeby, bo jak się człowiek źle czuje, to faktycznie wkurza się na cały świat wokół. I mógłby to robić bardziej konstruktywnie, ale dziecko nie może robić tego bardziej konstruktywnie. Ono nie przyjdzie i nie wygłosi referatu. Mamo, złoszczę się, ponieważ jest mi trudno. Moja potrzeba uwagi nie została zaopiekowana. Potrzeba zabawy także nie. Jest mi Ciebie za mało. Wybacz, proszę. Będę się teraz złościć, tupać i rzucać przedmiotami. Dziecko nie jest w stanie wygłosić takiego referatu. Oznacza to zatem, że ono będzie tupać, walić, krzyczeć, rzucać czymś, bić brata albo siostrę. Mamo, to jest informacja, to nie jest przeciwko bratu, to nie jest przeciwko mamie ani tacie. To jest informacja dla nas dorosłych. Mamo, jest mi cholernie trudno. Jestem na przykład głodny, na przykład zmęczony, na przykład mam dosyć izolacji i poziom mojego napięcia jest o taki, mam zbyt wysoki poziom pobudzenia albo mam zbyt niski poziom pobudzenia i czuję tę tak zwaną nudę, choć tych nud jest wiele i o nudzie można by gadać tutaj całe 2 godziny. W każdym razie, kiedy jest zbyt niski poziom tego pobudzenia, no to faktycznie dzieci mogą też mieć trudność i trzeba je obserwować i podążać za tym, co robić, aby wprowadzać je w taki poziom pobudzenia, żeby było to mniej więcej w równowadze dla dziecka, właściwej dziecku, określonemu dziecku, żadnemu innemu człowiekowi, bo każdy jest inny, indywidualny. Zatem, jeśli przychodzicie do mnie i pytacie mnie, Magda, dlaczego moje dziecko znowu to robi? No na złość mi robi. Coś jest ze mną nie tak? I z moim rodzicielstwem? Nie, przepraszam. Magda, coś jest nie tak z moim dzieckiem. W ogóle moje dziecko jest inne niż wszystkie inne dzieci na świecie. Nie jest. To znaczy jest bardzo inne, bo każdy jest inny. Ale w kontekście tego tak zwanego powielania i powtarzania zachowań, które są dla nas trudne, nie jest. Kiedy dzieciom jest trudno, będą do pewnego momentu swojego życia, doświadczania komunikować swoje emocje i trudne uczucia oraz niezaspokojone potrzeby, które są pod spodem tego. Potrzeb może być mnóstwo. Zajrzyjcie sobie do listy Rosenberga, według listy potrzeb według Marshalla Rosenberga i tam zobaczycie, jakie są potrzeby. Możemy też tworzyć własne. W każdym razie tamte są taką bazą. I zobaczcie, jeśli dziecko ma niezaspokojonych mnóstwo tych potrzeb, albo trochę, albo jest właśnie zmęczone, przestymulowane, przebodźcowane, niedobodźcowane, może być tak, że w poczuciu takiego zagrożenia i niebezpieczeństwa będzie robić dziwne rzeczy. I teraz zobaczcie, bardzo często jest taka sytuacja, że dzwonicie do kogoś, albo ktoś przychodzi do Was do domu, albo wychodzicie, no teraz to nie przychodzi pewnie, albo wychodzicie na zewnątrz, czy jesteście z panią gdzieś tam w sklepie, rozmawiacie, albo no najczęściej to jest tak, że rozmawiamy przez telefon i dziecko, jak widzi, że zaczynamy rozmawiać, albo chcemy się napić spokojnie herbaty i się odłączamy od niego, czyli nie ma między nami istotnego połączenia, to wówczas co się dzieje z naszym dzieckiem? Nasze dziecko zaczyna zachowywać się w taki sposób, że nas zaczepia, szarpie, woła mamo, 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 mamo. I my mamy poczucie, że no nie mogę spokojnie nawet herbatę wypić, no nie mogę nawet spokojnie porozmawiać. No co za okropne dziecko. I się nakręcamy, denerwujemy, wściekamy. A co stoi za zachowaniem dziecka?
niezaspokojona jakaś potrzeba. Przede wszystkim uczucie i emocja, a pod spodem jeszcze niżej, jakby zajrzeć, nie, jakby takie warstwy sobie porobić, niezaspokojona potrzeba. I teraz, jaka to może być emocja? Najczęściej, moi drodzy, jest to lęk. I teraz, przed czym to może być lęk? Też u lekarza bardzo często tak jest. Ja kiedyś słyszałam w jakimś, albo to był jakiś wywiad, albo to było jakieś szkolenie i nie pamiętam. W każdym razie słyszałam bardzo mądre słowa i później się temu przyjrzałam również w literaturze, że... zaraz wpadnę na to, kto to powiedział i kiedy, względnie, bo nie chcę tutaj przekazywać nie swoich treści, że dzieci zachowują się w sposób taki właśnie trudny, żeby zwrócić w cudzysłowie na siebie uwagę w takich sytuacjach, kiedy my się odłączamy od nich, czyli telefon, to coś, swoje rzeczy, po to, że są w wysokim stanie takiego pobudzenia i takiego lęku, są w zagrożeniu. Mają poczucie, że rodzic nie zapewnia im poczucia bezpieczeństwa, że jest odłączony i jest jakby za daleko nich w kontekście mentalnym. Nie ma tego połączenia między nimi a dzieckiem. I dziecko ma lęk, ma takie poczucie, że jakby nie ma poczucia bezpieczeństwa. Nie? Więc bardzo ważne, żeby w takich sytuacjach... Chodzi o to, że mózg jego interpretuje sytuację jako zagrożenie, więc wchodzi w reakcję walki lub ucieczki. Później też może być to głębiej tam reakcja zamrożenia. Ale dobra, zostańmy przy walce i ucieczce znanej nam wszystkim bardzo dobrze. Zatem wchodzi w tę walkę najczęściej i zaczyna nas szarpać, wkurzać, nie możemy rozmawiać, ten się drze, my tutaj chcemy... Wiecie, robi się pieprznik jeden wielki. Dlaczego? Dlatego, że dziecko czuje się zagrożone. Jakby ono pokazuje w ten sposób, mamo, zobacz, jestem tutaj, sprawdź, czy tutaj... Żaden wilk mnie nie pożre za chwilę, nie? W tym znaczeniu, jakby zobaczcie, to jest ewolucyjne, to jest wielka sprawa. Ten system ma nas chronić w mózgu i dziecko przed niebezpieczeństwem. No tylko, że w tej ewolucji dużo się zmieniło, a ten mózg tam przecież wciąż jest, tak? Więc teraz wilki nie pożrą naszego dziecka, to znaczy, wiecie, najprawdopodobniej. Natomiast ono dalej czuje ten stan tego zagrożenia, bardzo wysokiego zagrożenia i potrzebuje takiego, słuchaj, rozmawiam, jestem przy tobie, widzę. Denerwujesz się, jestem, chodź, złapię cię za rękę, albo chodź, tutaj jedną ręką będę próbowała ciebie jakoś wesprzeć, albo, nie wiem, u lekarza można dać znać, że jestem przy tobie, jesteś bezpieczny, nie? I wrócić do rozmowy z tym lekarzem. Jakby, jakkolwiek dać znać dziecku, zobaczcie, co je wspiera, bo każde dziecko jest inne, tak? U mojego dziecka wystarczy, bo moje dziecko 7-letnie wciąż to robi. Ja rozmawiam przez telefon i ona, na chwilami. To znaczy nie zawsze, wtedy, kiedy jest zmęczona i przebodźcowana. Raz na tam pół roku się zdarzy, no dobra, na 4 miesiące. W każdym razie ona to robi. Ja wtedy mówię, przepraszam, mamo, nie, na przykład. Mówię, Wika, widzę, że tutaj jesteś bezpieczna. Zaraz do ciebie wrócę. I ona... Po prostu, wiecie, po prostu czary mary, nie? Niemalże totalny spokój w takim znaczeniu, że jest jej łatwiej i łagodniej. Czasami też przerywam rozmowę i daję jej jakiś posiłek, bo wiecie, trzeba też planować, myśleć o planowaniu, bo jednak faktycznie naszym dzieciom jest w takich sytuacjach trudno, tego odłączenia. Ja to nazywam odłączeniem bardzo umownie, natomiast ja to dostrzegam od też lat pracy z dorosłymi, kiedy rozmawiamy z dziećmi, które obserwuję w różnych sytuacjach i widzę, że to odłączenie działa fatalnie. Ono działa jak takie właśnie zagrożenie dla dzieci. W każdym razie chciałabym Wam powiedzieć o tym, że tym sposobem, ale nie tylko, że dzieci nie robią nam na złość, że one nie chcą nam naprawdę zatruć życia. Absolutnie. My jesteśmy dla nich wzorem i kimś bardzo ważnym. Jesteśmy dla nich, jakby relacja z nami jest dla dziecka absolutnie najważniejsza. Tylko, że one nie potrafią tej relacji zaopiekować w taki sposób, jak my byśmy chcieli, czyli tak, mamusiu, tak, tatusiu, oczywiście możecie sobie teraz odpocząć, a ja przez godzinę pobawię się sam. Nie są w stanie tego zrobić, w zależności od temperamentu, różnych czynników, faktorów, tego, co wpływa na nie z zewnątrz, tego, jak się czuły dzisiaj w przedszkolu, co się wydarzyło, może coś się obciążyło psychicznie, emocjonalnie itd. Natomiast niezwykle istotne jest to, żeby kodować sobie w swoich głowach, naszych dorosłych, świadomych, mądrych, dojrzałych już głowach, że dzieci nie chcą nam po prostu dowalić, tak? One nie chcą tego robić, one po prostu naturalnie dla siebie, najlepiej jak potrafią, komunikują cholera źle mi, kobieto ogarnij się i chodź tu do mnie, bo mi jest źle. Ja wiem, że nas to męczy. Ja wiem, że to się dzieje w takich sytuacjach, kiedy potrzebujemy chwili tego spokoju, ale kiedy czują to odłączenie, dajmy im choćby namiastkę tego, że my je widzimy i słyszymy.
Zaplanujmy sobie to coś, co chcemy zrobić, cokolwiek by to nie było, w taki sposób, żeby to dziecko było względnie blisko, doładowało się w kontakcie z nami w trakcie tego lub przed tym, na przykład przez 15 minut, i zaopiekujmy najpierw jego stresory. Odkryjmy, co jest stresorem dziecka. Stresorem mojej Wiki na przykład, mojego dziecka, mojej córki starszej, jest głód. Kiedy ona jest głodna i ona przychodzi po szkole, i przez 3 godziny na przykład jest już po 3 godziny po szkole, czyli po ostatnim posiłku, i ja chcę coś zaplanować ze swoich rzeczy, bo chcę albo bo naprawdę rzeczywiście chcę się wywiązać z jakichś zobowiązań, to ja wcześniej myślę, okej, ona może być głodna, i pytam ją, bo czasem dziewczyna siedzi, wiecie, rysuje, maluje, jest tak zaangażowana, że nie pamięta, a za chwilę, puch, będzie wybuch. Już to ja to wiem, bo ja ją znam, ja ją obserwuję od lat i wiem to, więc jakby wiecie, łapię ten stresor i myślę sobie, dobra, Wika, czy ty jesteś głodna? Nie wiem. Ja mówię, Wikusia, wiesz co, to ja ci obiorę jabłko, tam nie wiem, wszystko jedno, gruszkę, banana, kładę jej to, ona sobie odrywa się od tego rysowania najczęściej. Daję Wam przykład, tak? No są przeróżne sytuacje. Zjada to i ja wiem, że ja mam te 15, 20, 30 minut na załatwienie jakiejś sprawy, bo ona nie będzie wtedy pobudzona. Więc zobaczcie, jest tyle rzeczy, w ogóle dzieci marnie radzą sobie ze stresem, bo ich układ nerwowy nie jest jeszcze gotowy. Kiedyś mówił o tym też Manfred Spitzer w swojej książce po polsku Jak uczy się mózg? O tym, że są takie badania, które pokazują, że dzieciaki... poczekajcie, bo chcę trzy rzeczy i już się zagubiłam w akcji. Aha, że myślano kiedyś, że struktury... że w ogóle dziecko jest bardzo odporne na stres. Można je zostawić samo sobie, niech se leży. Jest silne, odporne, przychodzi z mega odpornością na stres. Jest to w ogóle kompletna bzdura. Badania w ciągu ostatnich 30 lat totalnie zburzyły ten mit. Dziecko nie ma tej odporności, ono ją dopiero buduje, więc te stresory malutkie i większe, w zależności od dziecka, jego temperamentu, od jego wrażliwości na różne rzeczy, które się dzieją w świecie, na różne bodźce, stresory, które przychodzą z zewnątrz, dziecko reaguje w określony sposób i im więcej jest stresorów, im bardziej jego układ nerwowy jest przeładowany i wypełniony tym trudem, tym mniej ono ma zasobów na to, żeby poradzić sobie w różnych okolicznościach, które dla nas są proste i chcielibyśmy łatwości jako rodzice. Chcielibyśmy takiego, matko, jak ja już potrzebuję po prostu świętego spokoju. Dopóki, rodzicu drogi, kochany, nie zaopiekujesz choćby częściowo, choćby zauważając czasem tylko te niezaspokojone potrzeby. Dopóki ich nie zaspokoisz choćby w niewielkim stopniu, bo jak masz trójkę dzieci, to wszystkie zaspokoisz choćby w niewielkim stopniu, whatever, to dziecko będzie pobudzone i będzie Wam to życie zatruwać. Nie będzie chciało, bo ono tego nie chce, powtarzam po raz nie wiem który. Nie ma takiej możliwości, ani biologicznie, bo to nie jest zapisane w jakimś kodzie, z którym przychodzi się na świat, w niczym w mózgu, ani w niczym innym. Nawet w kodzie genetycznym to nie jest zapisane. W każdym razie chcę dać Wam znać i bardzo ważne jest to, aby pamiętać, że tam pod spodem są te cholerne niezaopiekowane potrzeby. I dokopywanie się do nich, dogrzebywanie się do tego, co mojego dziecka jest stresorem. Jeśli ono wróciło z przedszkola, niby ha, 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 hi, 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 roześmiane i pozytywne, ale nagle zaczynają się jakieś dziwne akcje, to ja jako dorosły, świadomy, mogę sobie przetłumaczyć, że tam w tym przedszkolu działy się rzeczy, które musiały być dla tego dziecka w jakiś sposób trudne. I ono jest już tak strudzone tym. Oczywiście to nie musiało być złe rzeczy, od razu nie kreujcie sobie jakiejś wizji, że tam jest bite albo źle traktowane. Różnie może być, tak? Ja wiem. Natomiast jakby nie o to chodzi. Chcę Wam dać znać, że ilość rzeczy, które się tam wydarzyła, mogła je przeładować i one potrzebuje najpierw bliskości z nami, kontaktu z nami, uwolnienia tego napięcia. Wiecie, pamiętacie, wspominałam o tym niejednokrotnie we wpisach, aby cykl stresowy aby przejść cykl stresowy do końca. Zarówno dzieci, jak i dorośli bardzo tego potrzebują. Bez tego nie możemy spokojnie żyć, bez napięcia takiego nadmiernego, ponieważ ten cykl stresowy musimy przejść do końca. Mówią o tym siostry Nagoskie w książce Wypalenie. Zapraszam do poczytania. Ale będę też o tym jeszcze mówiła nie raz. W każdym razie, dopóki nie uwolnimy dziecka z tego napięcia, a to się dzieje w bliskości z nami,
w sensie kontakcie fizycznym i kontakcie emocjonalnym, choćby 15-20 minut po tym tak zwanym przedszkolu. To się dzieje w ruchu, czyli takim ruchu, które dziecko samo w jakiś sposób zaczyna podążać za taką potrzebą, na przykład nagle zaczyna gdzieś tam skakać, tupać, nie? Machać rękami, gwizdać i tak dalej, krzyczeć i tak dalej, to są rzeczy, które pomagają mu się uwolnić od tego. I my też jako rodzice czasem mówimy, o Jezu, przestań się drzeć, nie? Albo o jej, już przestań. A dziecko bardzo tego potrzebuje, żeby to się przetoczyło. Czasem jest to tylko informacja o tym, że potrzebuje bliskości z nami. W każdym razie albo w bliskości, bliskim kontakcie z nami, ciało do ciała, masaże, siłowanki, po prostu zabawa, jakieś tańce, skakanie, wystukiwanie na pleckach różnych rzeczy i tak dalej, jest tego mnóstwo. Albo też właśnie praca dziecka z ciałem, czyli swobodna zabawa ruchowa, powiedziałabym już tak bardzo, bardzo uogólniając. I wtedy, kiedy dziecko schodzi z tych napięć krok po kroku, jest ono w stanie dojść w pewnym momencie do takiego stanu właściwej sobie równowagi, że możemy w ogóle się dogadać w jakiejkolwiek kwestii. I ono będzie nas bardziej słyszeć, bardziej współdziałać i współpracować i tak dalej. Czyli jednym słowem albo zdaniem, dopóki nie pozwolimy dziecku dojść do stanu względnej sobie równowagi w różnych sytuacjach dopóki nie będziemy mieli otwartości na to, żeby mimo wszystko zaglądać pod powierzchnię zachowania dziecka i nie traktować tego zachowania jako coś wymierzonego przeciwko rodzeństwu albo nam, dopóki nie będziemy w stanie absolutnie wesprzeć dziecka i siebie w różnych sytuacjach, będziemy wkurzeni, zestresowani i będziemy mieli poczucie, że rzeczywiście robi nam na złość. A ono nie robi nam na złość, tylko po prostu nas woła różnymi sposobami i daje nam znać, że ono sobie po prostu z czymś nie radzi i coś się przerasta. I teraz rodzice mają często taki pomysł, aby zostawić dziecko samo sobie z tym i powiedzieć mu na przykład, że zachowujesz się źle, więc teraz idź i sobie posiedź i pomyśl, co ty zrobiłaś. Nie? No to jakby o tym karnym Jerzyku tutaj już była cała relacja, zachęcam Was do obejrzenia jej, bo jest z tego, co słyszę, mocna i wspierająca. I to nie zadziała. No bo znowu robimy coś, co dalej przebodźcowuje dziecko, dalej przepełnia jego układ nerwowy stresorami i w ogóle szeroko pojętym napięciem. Czyli ono będzie za chwilę zachowywało się jeszcze trudniej i jeszcze trudniej. Trudniej w cudzysłowie, trudno dla nas, tak? Ponieważ najpierw trzeba mu pomóc się wyregulować. Nie ma żadnej manipulacji, nie ma żadnych takich, w ogóle nie ma, po prostu nie ma, w ogóle nie zakładajmy tego. Dobra, nawet gdybyśmy stwierdzili, że jest po 4., 5., 7., 8. roku życia, bo gdzieś w jakichś badaniach coś subtelnie wykazano. Założenie tego jest bez sensu, bo ono nam w niczym nie pomoże. Rozwali system kompletnie, bo wtedy uznamy, że dobra, jak ty mi robisz na złość, to ja ci też zrobię na złość. I zrobimy coś tam, co ma spowodować, że dziecku będzie trudno i przykro. No jaki jest sens? Żaden. Dlatego, że to nie pomoże dziecku dojść do równowagi, nauczyć się niczego mądrego, bo dziecko w relacji z nami uczy się tego, w jaki sposób może funkcjonować, w jaki sposób może się regulować, w jaki sposób może radzić sobie ze stresem i z emocjami, jak podchodzić do człowieka, któremu jest trudno, bo nasze podejście staje się trochę jego podejściem na przyszłość. Oraz uczy się też tego, jeszcze czegoś najważniejszego, uczy się też tego, jak reagować w następnych sytuacjach, czy w podobnych sytuacjach w przyszłości, pewnie dalekiej, bo potrzebuje wielu tysięcy prób, niestety tych tak zwanych błędów, aby nie zranić drugiego człowieka i aby też zaspokoić siebie i swoje potrzeby. Nie te takie potrzeby, które są niezaspokojone. W związku z powyższym dziecko uczy się ogromnie dużej ilości wspaniałych wartości i umiejętności właśnie w relacji i w kontakcie z nami, wówczas kiedy my odpowiadamy z uważnością na to, że jemu coś tam jest i coś się z nim dzieje. A kiedy je będziemy karać, nie będziemy szukać rozwiązań, to ono się niczego mądrego nie nauczy. Poza tym, że warto sprawiać przykrość innym, że warto karać innych ludzi za to, że jest im przykro i trudno. A ja nie chciałabym, żeby nasze dzieci i przyszłe pokolenia żyły tak jak my, z takim poczuciem i przekonaniem, że kiedy czujemy różne emocje, to znaczy, że coś jest z nami nie tak. Bo jak wiecie, niemal 100% dorosłych, którzy byli wychowywani w sposób autorytarny, ma dzisiaj trudności emocjonalne, psychiczne,
psychosomatyczne dolegliwości i mnóstwo różnych innych rzeczy, z którymi po prostu trzeba pracować i się pracuje najczęściej. Bo jak się nie pracuje, to można mieć nieprzyjemne życie i nie o to nam chodzi. To wszystko nas zaczyna przerastać. Nie chcemy tego dla swoich dzieci, dlatego dzisiaj podchodzimy do tematu zupełnie inaczej, bazując na rzetelnej wiedzy na ten temat i wykorzystując tę rzetelną wiedzę w codziennej praktyce. Nie ma, że się nie da. Czasem pytacie mnie, słuchaj, mam troje czy więcej dzieci? Nie da się. Nieprawda. Da się. Oczywiście to wymaga pewnych narzędzi, tablicy umieszczonej na lodówce i różnych innych rzeczy, gdzie możemy zamieszczać różne ważne informacje, których nie jesteśmy w stanie zaspokoić, czy różne komunikaty płynące od dziecka, których nie jesteśmy w stanie uwzględnić tu i teraz, ale dzieci możemy zauważyć z tym, co jest dla nich ważne i z tym, co się z nimi dzieje. Możemy o tym mówić tu i teraz, nawet kiedy mamy przy piersi maleństwo, drugie dziecko płacze, a trzecie leci do niego i chce je, uderzyć jakimś klockiem, tak? Oczywiście to jest strasznie trudna sytuacja, bardzo wymagająca, bo nie wiemy, co robić. Możemy wtedy delikatnie odstawić maleństwo, zapewnić bezpieczeństwo dziecku, ale jesteśmy w stanie powiedzieć tym dzieciom, widzę Cię, Tobie jest źle, Tobie jest trudno, jestem tutaj dla Was, stop, nie? Ja wiem, że to wszystko wymaga od nas ogromnych zasobów i ogromnej energii, ale pamiętajcie o tym, że rodzicielstwo, Agnieszka Steń zawsze o tym mówi, to jest przede wszystkim dbanie o siebie. Kiedy my dbamy o siebie, zauważanie siebie, swoich uczuć, swoich emocji, swoich granic, swoich potrzeb, bo to jest dbanie o siebie, nie manicure i pedicure, oczywiście też może być, ja lubię i fajnie, że można korzystać. Natomiast chodzi mi o to, że dbanie o siebie to przede wszystkim widzenie siebie, zauważanie siebie i doładowanie siebie w kontakcie ze sobą samym, takimi narzędziami i strategiami, które pomagają nam poczuć się lepiej, łagodniej, bardziej energetycznie, z mniejszym i z obniżeniem napięcia, które jest dla nas niewspierające, ale również doładować się w kontakcie z drugim człowiekiem. Z drugim człowiekiem, który jest dla nas wspierający. Jeśli nie macie takiego blisko siebie, przychodźcie na grupę empatyczną, zapraszam też na grupę empatyczną do mnie, bo są to takie momenty i są to takie chwile, w których faktycznie możecie doświadczyć tego takiego połączenia, którego tak bardzo pragnie doświadczyć nasze dziecko w różnych trudnych dla siebie sytuacjach. I kiedy go doświadczy, będzie wzrastało w zdrowiu psychicznym, emocjonalnym, a jednocześnie będzie miało dużo więcej zasobów na to, żeby się uczyć, na to, żeby się rozwijać w kontekście poznawczym, żeby uczyć, żeby rozwijać swoją inteligencję, o którą nam tak czasami też bardzo chodzi. Mówię o inteligencji nie tylko emocjonalnej, ale również tych zasobach, które nazywamy intelektem i poszerzanie horyzontów intelektualnych. W związku z czym jakby to wszystko się ze sobą wiąże, kiedy my pozwolimy naszemu dziecku zostać zaspokojonym w kontekście podstawowych potrzeb bezpieczeństwa, akceptacji, bycia zauważonym, bliskości, uważności i tak dalej, nasze dziecko będzie wzrastało w sile psychicznej i większej odporności psychicznej i o to nam chodzi. Zakładanie, że dziecko chce zrobić nam na złość, chociażbyście nie wiem jak mieli przekonanie, że chce, w ogóle kompletnie jest bez sensu, ponieważ ono nie doprowadzi do niczego dobrego, tak jak wcześniej powiedziałam, a oddali nas od siebie i oddali dziecko od tego, o co nam chodzi w jego życiu, czyli spełnianiu się dzisiaj i spełnianiu się w przyszłości, jak również takim wszechstronnym rozwoju, cokolwiek miałoby to znaczyć, jakkolwiek to zinterpretujecie. I właśnie dzisiaj o tym chciałam wszystkim powiedzieć i zapewnić Was absolutnie, że dzieci nie robią niczego ze złej woli. Można by nawet teraz dokładnie powiedzieć, że dorośli też nie robią niczego ze złej woli, bo nie chcą, bo nauczyli się pewnego sposobu funkcjonowania i dzisiaj wykorzystują go w codzienności. Tak o, wiecie, bardzo naturalnie, wręcz jakby niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki to się czasem wydarza z chwili na chwilę i to działa w tym kontekście magii. Natomiast bardzo warto też pamiętać, że dorośli też mają swoje niezaspokojone potrzeby i dlatego czasem zachowują się w sposób wkurzający, żeby nie powiedzieć mocniej. I bardzo nas deprymuje ten sposób, natomiast no, nikt nas nie nauczył funkcjonowania w innym wymiarze i w inny sposób, komunikowania się w sposób też uwzględniający siebie drugiego człowieka, w sposób bezprzemocowy i empatyczny. Uczymy się tego tutaj, uczymy się tego na innych blogach, na innych warsztatach, w innych cudownych miejscach, które są w sieci, które też serdecznie Wam polecam, kiedy są, jeśli są empatyczne i bliskościowe i pełne takiej energii, o którą nam chodzi, czyli energii życzliwości. No, a ja z życzliwością się z Wami żegnam, bo za chwilę pewnie obudzi się maluch. Przesyłam Wam morze łagodności, morze wyrozumiałości i widzę, że mi machacie. Dziękuję Wam serdecznie. I chyba były też jakieś pytania w międzyczasie, czy mi się wydawało.
Weszłam tu na chwilkę, a wyjdę oświecona. Natalka, kocham cię. Siostra. Patrzę, czy coś było. Ojej, nie mogę wszystkiego przewinąć. Dużo serduchów. Serduszek. Bardzo Wam dziękuję. Wrócę tutaj jeszcze do Was, prawdopodobnie przed świętami, na krótko, ale z radością. I będę gadała o jeszcze czymś bardzo fajnym i wartościowym, więc serdecznie Was zapraszam. Życzę Wam wszystkiego dobrego i pamiętajcie, jeszcze autoreklama na koniec, że są te warsztaty dla rodziców, którzy chcą pracować ze swoją złością, którzy chcą lepiej zrozumieć się z partnerem, komunikować się w sposób bardziej empatyczny i na te warsztaty można się jeszcze zapisywać. Nie jest super dużo miejsc, ale zapisujcie się, jeśli chcecie, bo startujemy już w styczniu. Autoreklama na koniec poszła. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego. Dużo radości z dobrych chwil i dużo mocy w chwilach niemocy. Wiem, że one się często zdarzają i dobrze to rozumiem.